wszystkim, witam was serdecznie. Właśnie Trisha wróciła ze szkoły, ale też z tych swoich zajęć teatralnych. Także spoczko. Czy ona się uczy w ogóle tego skilla aktorstwa? Chyba jeszcze nie może. Bo w jaki sposób tego się można uczyć? Moja znajomość tej gry. A tu w ogóle możesz, nie musisz w lustrze ćwiczyć występy. Okej, ma to sens. Wejdź, przedzwoń sobie do tego ziomka Justina. Jesteś zmęczona, więc go już tu nie zapraszaj nawet, ale. Masakra, czemu ona musi się z dwoma dorosłymi synami zaprzyjaźniać? Czemu? Czy w sumie ona jest w ogóle padnięta? Biedna, tak ciśnie ze wszystkim, że nie ma czasu na sen. Po prostu chce dorosnąć jako już. Chce już być nastolatką. No dobra, no to niech sobie potem idzie spać. Okidoki, Trisha ma awans, jest już na drugim poziomie, super. Weź zaproś tego Justina. Niech do nas przyjdzie. No bo musimy się z nim zaprzyjaźnić, no co poradzimy na to, prawda? Okej, Justin tu już jest, więc skupmy się na Justinie, okej? A, w ogóle potrzebuje zabawy. Może powiedzmy jakiś dowcip? No, come on, Justin! Stwierdź, że się przyjaźnimy. Okej, Trisha zaprzyjaźniła się z pracowitym Simem. Lubi pracowitych Simów. Okej, no. Możesz ich lubić, zezwalam. Yeah, zatrubiło się. Okej, Justin. Możesz sobie już pójść. Bye, bye. Potrzebujemy jeszcze jednego dorosłego. Co prawda jest środek nocy, więc w sumie może to nie jest. A nie, nie jest środek nocy. What? To czemu tu jest tak pusto? Jakby. I w ogóle nawet nie czytam tego być rodzicem, co tam wyskakuje. Dobra, chodźmy sobie tutaj. Może poznamy jeszcze jakiegoś dorosłego Sima. Okej, no zdecydowanie. Oh my gosh. Okej, zdecydowanie mamy tutaj jakichś dorosłych Simów. Mamy jakiś wieczorek w ogóle komediowy. Albo i nie. Aha, okej. Wszyscy sobie poszli. Ale dobra, może mknią. Chyba po prostu usłyszeli Jima i stwierdzili, dobra, musimy iść. Jej! Udało się! Mamy spełnioną! Czyli oficjalnie mamy haczyki wszędzie. Woo-woo. Jest dobrze, nawet bym powiedziała bardzo dobrze. No dobra, no w takim razie. Wracamy do domu. Czyli ostatnią rzeczą do osiągnięcia, która nam została, jest po prostu wypełnienie tego kółka zajęć. Więc ja chyba to zrobię jakby poza kamerą i wrócę do was, jak to ukończymy. Bo jakby no to nie wymaga naszej właściwie żadnej pracy. Ona musi po prostu ćwiczyć. O, uczy się nowych kwestii możemy teraz. I tylko to właściwie mamy do zrobienia. Żeby się przygotować na te zajęcia, więc w związku z tym nie ma sensu, żebyśmy na to wspólnie patrzyli jakoś. Także wrócę do was, jak już to osiągniemy. Okidoki, wracam do was. Czy odpaliłam nagrywanie? Tak. Okej. I wiecie co? Mamy problem, a mianowicie został nam tu do osiągnięcia jeden poziom tego klubu teatralnego.
I za nic w świecie on nie chce się nam wklepać. I czytałam w internecie, że właśnie dużo osób ma z tym problem, żeby go wklepać, i że niektórym dopiero zadziałało w momencie, kiedy ona zostanie nastolatką, kiedy Sim staje się nastolatką, to wtedy po pójściu na te zajęcia to właśnie się zatrybiło. Także myślę, że jutro sobie zrobimy po prostu urodzinki. W ogóle czemu wy w takich świetnych humorach jesteście? Także tak, no będziemy mieli zaraz urodzinki. Czy my coś mamy takiego do zrobienia? Wow, super i w ogóle. O, bransoletka już się zepsuła. Nie wiedziałam, że to tak działa. W ogóle nie wiem, czy też ta lodówka już działa, bo spróbujmy. Bo miałam jakiś problem, że w momencie, kiedy on próbował coś ugotować, to jakby nie mógł ukończyć tego dania. Także nie wiem, o co chodzi. Dobrze, moja droga. Ty w takim razie idź właściwie sobie nawet w te szachy pograj po prostu dalej. O, chyba już działa. Chociaż zobaczymy, bo on właśnie ten etap kończył, po czym dalej już nie robił nic. Ale no, niech ona sobie dzisiaj jeszcze poćwiczy właśnie tą. O, no i to dalej nie działa. I czemu? No nie wiem, no ale dobra, posprzątaj to. Czy możesz posprzątać to chociaż? Tak. Nie mam pojęcia, czemu to nie działa, ale dobra. Okej, okay, ona tutaj wstała i w ogóle. Może urządźmy jej przyjęcie, jakby ma trochę przyjaciół. Czekajcie, nie, to muszę nim, prawda, chyba zrobić. Też mamy Sylwester dzisiaj, także idealnie. I w ogóle masa jakichś festiwali. Kiedyś się tym zajmiemy, kiedyś przyjdzie na to pora. tutaj wydarzenie. Przyjęcie urodzinowe. Trisha. Tylko, że on nie może zaprosić jej przyjaciół. Ale ona chyba nie może zrobić przyjęcia, prawda? No nie może. No to trochę kicha. No, może spróbujemy ich po prostu zaprosić ręcznie. Ja się będę o tym pamiętać do tej pory. W sumie to jest dziwne. Wydawało mi się, że powinien móc zaprosić. Och, nie wyciszyłam telefonu. No ale no dobrze. W sumie dziwne, że ich nie zna, bo przecież kręcili się po domu, jak było to przyjęcie piżama party. Także. Czemu nie mogę? Aha, dobra. Okej, u nas w domu i może zróbmy to. Tylko że coś z ciastem. On nie może upiec ciasta. Dobra, zróbmy na 14. Co mam tu zrobić? Czemu ta kuchnia coś tu mi nie działa? Bo to jest dziwne, bo to jakby nagle przestało działać. What? I czemu? Jakby przez co to niby przenika? Ha? Widzicie, co tu się dzieje? W ogóle tu mi znikła półka. Czy to jest przez to drzewo? Ale ono nie przenika do kuchni przecież. W sensie ono jest na Move Object, ale. Dobra, schowajmy je do wyposażenia. Nie, no dalej nie mogę tak tego wstawić. Ha! Jakby. Nie rozumiem, co tu się wydarzyło. Przecież cały czas ja tej kuchni w ogóle nie ruszałam. W ogóle te półki się przekształciły w takie. Wow. Czekajcie, kupmy po prostu może nowe. Się zastanawiam, czy to ten update gry. Ej, bo one znikają. O, dobra. Może ten update coś zepsuł, tylko że. Jakby. Jak mi nie mam, to właśnie dlatego nie mogę tu gotować. Ale czemu?
Zobaczmy, czy jak zestawię te półki tak na przykład. I weźmy sobie jakąś kuchenkę. Którą my mieliśmy kuchenkę? Atom. Tylko. Czekajcie, załóżmy, że to sprzedajmy. Czy jak postawimy to. Nie, tą razę kuchenkę mieliśmy, nie. Dobra, nieważne. Czy teraz to zadziała? Czekajcie, to było w gotuj? Bo jakby coś jest nie halo, jakby to ze ścianami się baguje. Ale totalnie nie wiem czemu, bo to ogólnie wydarzyło mi się tak nagle w czasie rozgrywki, jak sobie tutaj grałam, żeby wbić ten poziom. I nagle mi właśnie przestał gotować. Nie wiem w ogóle o co chodzi. Ej, może zróbmy jej taki tort zombie. No i zobaczymy. Czekajcie, stop. Może zabierzmy tą szafkę, żeby on nie próbował na tej przypadkiem gotować. A, tylko mu go chyba kasowałam w czynność. Tort zombie. A też o smaku matcha też bym zjadła. No ale dobra. Jakby kończymy etap dziecięcy. Więc tort zombie niech będzie. Dobrze, a ty w sumie mogłabyś sobie te postanowienia zrobić? Zrób postanowienie. To może rozwiń umiejętność. Pobaw się z psinką. O, chyba się udało ugotować. Ej, ale. Ups. Kontynuuj. Co ty robisz, chłopie? Weź przestań tu ojca zaczepiać, bo najwyraźniej on nie może gotować. Idź na górę do toalety. Czemu jesteś smutny? Aha. Stop. Ups. Dodaj świeczki. Okej, czyli no, coś mi tu ściany bagują. Ale co, czemu, jak i w ogóle to nie wiem. Tym bardziej, że. No, tak jak mówię, już mamy to od dłuższego czasu w ten sposób, więc idź pobiegać chwilę z psinką. Okej, przyjęcie się nam rozpoczyna, także zaprośmy naszych znajomych, dorosłych przyjaciół. Jakby czemu by nie? Zaprośmy też tutaj. Aha, nasz tu jest faktycznie. Atlas. Okej. Dobrze. Cześć wszystkim. Graj na instrumentach. Ej, no to zagraj im coś. Ty trochę umiesz grać, prawda? Ćwicz. W sensie nie wiem, czy to się zaliczy, jak ona będzie ćwiczyć. Przez godzinę, no zobaczmy. O, postanowienie się wypełniło. Okej, zaliczyło się, dobra. Opowiadaj dowcipy. Proszę bardzo. Przygotuj posiłek. No to chodź, przygotuj im jakiś posiłek. Podaj kolację. Mini hamburgery. A już okej, możesz już nie grać. Pochwal jubilata, jubilatka, ale w jaki sposób mamy ją pochwalić 4 razy? Czemu nasze żarciki się nie. Aha, nie zaliczyły. A, w ogóle. Gdzie ty idziesz lekcję odrabiać? Oj, daj spokój. Chodź opowiedzieć żarty. W sumie ty też możesz opowiedzieć jakiś żart.
Okej. Dobra, Trisza. Jakbyście. Czekajcie. Pozwólcie, że zdmuchniemy świeczki. Zdmuchnij świeczki. Dobra, koniec pogaduszek. Chodźcie wszyscy. O nie! Chodź tu szybko, twoja córka zdaje się nastolatką. To jakby nie są przelewki. O nie, Lici, czemu ty jesteś taka brudna? Co ty znowu wyprawiałaś? Gdzie ty idziesz? Wow! Ty się zyskała cechę bonusową. Wysoka samoocena. Simowie z wysoką samooceną regularnie wykazują się pewnością siebie, nawet jeśli nie udaje im się rozwinąć cechy ani odnieść sukcesu w pracy. Ponadto istnieje mniejsza szansa na to, że dopadnie ich kompleks niższości. Fajnie. Czyli chyba dlatego, że tak dużo jej się udało osiągnąć. Okej. Nastolatkowie. Zacznijmy od tych aspiracji, no bo to są typowo dla nastolatków. Mamy szybkie życie, darzona podziwem, i nie umiem dzisiaj mówić, nastawiona na osiąganie celów, drama lama. Dobra, zacznijmy od szybkiego życia. Dzięki temu będziemy nawiązywać szybciej przyjacielskie relacje z nastolatkami. I mamy do wyboru jedną cechę. Ale ja w sumie nie będę jej wybierać, tylko ją wylosujemy, bo żeby było sprawiedliwie, jesteśmy niezrównoważone. To zobaczmy. 3, 4 i jesteśmy niezrównoważoną paranoiczką. Jakby ma to sens. Totalnie. Okej, niech będzie. Trisha ma krótkie włosy. Nie wiem, czy takie jej zostaną. Co za outfit. Okej, nice. Dobra, no musimy ją zdecydowanie przebrać, bo to nie jest ten look, którego chcieliśmy. No nie pójdziemy teraz na bal maturalny, gdyż no nie. Jakby dopiero co staliśmy się nastolatką. Dobra, idziemy do kasa. Zaplanuj strój.
Okej, no nasza Trisha jest gotowa i wygląda so cute. Bardzo mi się podoba. O, patrzcie, jakie to jest niesamowite po prostu, że Trisha już tak dorosła. Czekajcie, aha, tylko że... Weź spróbuj, Jim, może upiec ciasto jeszcze jedno. Gdzie to było, gotuj? Bo w sumie chociaż tą Jenny bym chciała postarzeć, no bo one teoretycznie były w jednym wieku. Chyba tych reszty przyjaciół Trishy nie będziemy, ale... Ha, pierwszy awans, kończy liceum. Okej. Teoretycznie właśnie, w sumie ciekawe, czy dostanie za jakieś te prace dorywcze coś tam? Jakiś etap? Okej, no przecież się skończyło, ale czy oni będą już sobie szli? Nie żegnaj jej. Spróbuj pocieszyć. Nie odchodź, Jenny! Jenny! Okej, poszli. Dobra, to weźcie ją, zaproś jeszcze raz. Jenny? O, wróciła. Dobra. Czy to jeszcze to pieczesz, pieczesz? Dobra, postaw to ładnie. Aha. Dobra, dodaj świeczki. I teraz jak wybiorę... Postaw Sima, Jenny. Dobra. No, Jenny, idź. Idź się postarzeć. Wow. Oj, stój, Jenny, chciałam cię zobaczyć. Jaki make-up. Ej, ale ogólnie jest bardzo ładną simeczką. Chyba, w sensie bardzo ładną. Wyglądają bardzo podobnie chyba z twarzy. O, jest całkiem cute. Okej, fajnie. Dobra, stop. Ktoś musi po pierwsze wykąpać naszego zwierzaczka. Także w sumie może ty idź wykąp. Kąpiel dla Lici, proszę bardzo. A ty weź odłóż resztki tych ciast. Aha, nie możemy? Aha, bo to już się zepsuło? Okej. Dobra, no plan jest ogólnie taki. Aha, to są takie rzeczy. Ha, czy my musimy mieć specjalne takie okno właśnie do tego wymykania się? Bo jest takie, bo to chyba nie można każdym oknem, co nie? Oj, nie ten pakiet, ten. O, to jest to okno. No gdzieś możemy je tutaj wsadzić ogólnie może. Tylko nie wiem gdzie. Tak średnio mamy miejsce na to okno. Tutaj postawić mogę, tylko nie wiem, czy ono tam się dobije, no ale spróbujemy i... Aha. No nie wiem, jak to działa. Ogólnie nie robiłam tego jeszcze nigdy, także... Dobra, stop. Co tu się dzieje? Aha, oni to odliczanie robią. To niech odliczają. O, fajnie. Co tu się działo? Oj, nie zdążyłam zobaczyć. Dobra, no to niech oni idą sobie do spanka. W ogóle musimy też zrobić remont tych pokoi tutaj teraz. Okej, Trisha nie czuje się najlepiej. Dostała jakieś różne wypryski na buźce. Także ogólnie myślę, że w pewnym momencie. O, mamy wejście w wiek dojrzewania. Trisha zaczęła dojrzewać, każdy przez to przychodzi. Okej, Trisha, chodź na górę się ogarnąć może. Jest dosyć wcześnie w sumie. Ale patrzcie, faktycznie to dlatego chyba nie mogłam tego wyższego poziomu wklepać, bo ona musi się nauczyć tej umiejętności aktorstwa, żeby to zrobić. Także no, będziemy z tym teraz walczyć.
Ucz się nowych kwestii. Co to jest? A, wymknij się ukradkiem. No to sobie to zaznaczymy, bo na pewno będę chciała tego spróbować. Jest jakiś bałagan. Czy my tą sprzątaczkę, czy tam sprzątacza jeszcze posiadamy, czy to już się nie dzieje? O, dzięki. W sumie, aha, to dosyć szybko idzie nam ta umiejętność aktorstwa. Także fajnie, zaraz sobie to zatrobimy. Okej, no Trisha sobie zatrobiła ten trzeci poziom. Ja przełączyłam w sumie chwilowo na tą tutaj aspirację. Nowy post. Okej, opublikuj post o pracy domowej. I niech to będzie opowieść pewna pewności siebie. No i pododawajmy wszystkich sobie. W sumie nie wiem, czy powinniśmy dodawać Justina. To jest jakiś randomowy dorosły człowiek, który się z nami zaprzyjaźnił. Czy to są nastolatkowie? Nie wiem, dodajmy ich. Dobra, dodajemy wszystkich. A co? Okej. Dobra. I. A dobra, najpierw niech sobie właśnie tutaj skorzysta jeszcze. Ups. O, dzięki, babciu. I weź sobie zjedz coś. Te mini hamburgsy. I pojedziemy gdzieś w miasto chyba. Żeby kogoś poznać, jakichś nastolatków. Okidoki, przyszliśmy sobie z Jenny. Uuu, jak tu ładnie zaśnieżone. Mam nadzieję, że pojawią się coś nastolatkowie. Idź tutaj razem. Szkoda, że obsługuj przy ladzie do podawania bubble tea. Czy my w ten sposób możemy zarabiać ogólnie pieniądze? Bo jeśli tak, to tutaj jest też tutaj inny. Aha, już nie możemy, ktoś inny tam jest. Ale dobra, to zamówmy napój. O, bubble tea. O, którą? może tą tea matcha i. O Jezu, bubble tea matcha latte truskawkowa. Gdzie tu są nastolatkowie? Ej, możemy z Jenny sobie zaraz zrobić zdjęcie? Tak, sobie zrobimy. Poprotkujcie sobie. Chyba zapomniałam, że tutaj są jakieś takie budki różne. Tutaj lody, a on w sumie jak jedzenie sprzedaje. Aha, takie, dobra. Zrób zdjęcie przyjacielskie z Jenny. Zrobimy sobie wszystkie, a co? No ale halo, gdzie są ci nastolatkowie? Czy to nie miało być miasto poświęcone nastolatkom? To jest jakaś Greta, no ale idziemy sobie teraz robić zdjęcie, Greta. W sumie właśnie. Okej, i zrób zdjęcie. Wcześniej było przyjacielskie, nie? To niech sobie zrobi. Jeszcze psotne. Super. Jenny, jakim sposobem do mnie dzwonisz? W zeszłym tygodniu wyszedł nowy, super straszny film tylko dla dorosłych. Dziś wieczorem chcemy się dostać na seans. Okej. Okay. Trisha przyjęła zaproszenie, teraz musi jednak jakoś dostać się na miejsce. Może poprosić o pozwolenie albo spróbować się wymknąć z nadzieją, że nikt jej nie złapie. Kliknij ziemię, podłogę albo okno, które da się otworzyć, by poznać dostępne opcje. Okej, okay, czyli chyba musimy wracać do domu. Dobra. To chodźcie, idziemy do domu, żeby się wymknąć do kina. Okej, okay. Czy jej ojciec musi ogólnie spać, żeby ona się mogła wymknąć? Nie wiem, idź spać. Bo nie wiem, czy to się tak chwycie. Jeśli on będzie chodził po domu, to nie wiem. Psinko, liczy, co ty tu? Dobra, wymknij się. Stop, nie, czekaj, nie wymykaj się, muszę przyłączyć na tą inną aspirację. To była ta, rozrabiaka, tak. O nie, cicho, cicho. Wymyka się. Ej, myślałam, że się wymknie przez okno. Ale może nie może się dostać do tego okna?
Gdzie ty idziesz? Aha, poszła. Wyszła z domu, podeszła do okna i teraz wymyka się od strony okna. Okej. Ma to sens. Oczywiście musimy cyknąć fotkę. Okej, chyba udało jej się wymknąć. To prawda, ojciec może jeszcze ją złapać, jak ona wróci do domu, ale. O! Trisha wróciła! Zawsze zaglądaj za drzwi. Trisha ma nadzieję, że nigdy nie znajdzie się w filmie grozy, lecz na wszelki wypadek przygotowała się na tę okoliczność lepiej niż te durne nastolatki. Okej, no ją nie przyłapał. Tylko właśnie zdałam sobie sprawę, że no, to się nie zaliczy, bo to nie była impreza, tylko wiecie, jakiś ten. Po prostu wyjście do kina. A czekaj, czy możesz wstawić na tego króliczka o tym wyjściu? Oznacz kogoś w poście. Co prawda twój ojciec cię obserwuje, ale. Ale może się nie szczai, że wymknęłaś się z domu. Otwórz. Jenny doskonale wie, co jest naprawdę ważne w życiu. Wow. Jim! Cios poduszką prosto w serce. Miną tygodnie, zanim wyczołgam się z tej otchłani smutku. O, cute. Opublikuj, możemy dwa posty. Okej. Okej, stresujące, bo najwyraźniej stresowała się trochę filmem. W tym filmie było tyle zakazanych słów, teraz znam je wszystkie. To jeśli jedno z nich mi się wymsknie. Okej, to pierwszy raz jak wymykam się z domu. Nie wiem, czy to przez paranoję czy adrenalinę, ale czuję, że mam jakąś supermoc. Dobrze. No dobrze, no tym akcentem sobie zakończmy dzisiejszą rozgrywkę. Dużo się wydarzyło. Mam nadzieję, że przypadło wam do gustu. Teraz nas czeka ekscytujący czas bycia nastolatką. Myślę, że będzie się działo dużo ciekawych rzeczy, także fajnie. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!